Panie Marszałku. Wysoka Izbo oraz Wy, drodzy posłowie i posłanki, na wstępie chciałbym pogratulować Wam wszystkim, albowiem dzisiejsza uchwała jest efektem Waszej ciężkiej pracy, która doskonale ukazuje, jak wielki potencjał drzemie w naszym pokoleniu. Niestety mam dla Was smutną wiadomość, bowiem cała ta uchwała, nad którą dzisiaj debatujemy, nie ma większego znaczenia wobec tego, co zrobił, albo raczej czego nie zrobił obecny rząd w sprawie młodych ludzi w przeciągu ostatnich lat. Prawdziwym problemem naszego pokolenia jest brak perspektyw na przyszłość i wielka emigracja młodych ludzi. Jaki jest sens dyskusji nad artykułem 13, skoro i tak większość młodych ludzi nie wiąże przyszłości z tym krajem? Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że 70% tegorocznych maturzystów chce wyjechać z tego kraju? Ja Wam powiem. Nie chcemy upadłej służby zdrowia, w której i tak za wszystko płacimy prywatnie. Nie chcemy niedziałającego systemu emerytalnego, który okrada nasze rodziny. Nie chcemy podatku dochodowego, który karze uczciwie zarabiających, a nagradza krętaczy. Czy nie zastanawia Was, jaką politykę prowadzą rządzący przed wyborami? Nagłe obietnice zmian, tematy zastępcze, problemy in vitro, związków partnerskich, pomników. Chcemy dumnej i bogatej Polski. Polski, która nie będzie odbierała nam uczciwie zarobionych pieniędzy. Tej siły już nie powstrzymacie. Dziś pokazaliśmy im żółtą kartkę. Tylko po to, aby na jesień pokazać czerwoną. Dziękuję.